Agnieszka i Jędrek zwyciężyli w 8. edycji hotelu Paradise. Taki rozwój wydarzeń nie spodobał się jednak części widzów, którzy podnieśli lament. Według nich uczestniczka miała źle się zachowywać podczas kręcenia programu, za nami finał kolejnej, 8. już decyzji hotelu Paradise. Jak zwykle emocje były duże, koniec końców jednak Agnieszka i Jędrek okazali się zwycięską parą. W mediach społecznościowych szybko zrobiło się jednak gorąco po ogłoszeniu wyników. Co jest powodem rozsierdzenia tak dużej liczby widzów? Agnieszka źle się zachowywała na planie hotelu Paradise? Zaskakująco dużo osób zarzuca Agnieszce to, że źle się zachowywała na planie hotelu Paradise. Wśród krytycznych głosów znaleźć można komentarze o fałszywości uczestniczki. Niektórzy namawiają do masowego wycofywania followów z social mediów dziewczyny, aby jak najskuteczniej obniżyć jej zasięgi. Cały pobyt traktowała go jak trendowatego, jak wygrali odepchnęła go, gdy chciał ją przytulić i pobiegła do reszty, przytuliła go dopiero, jak miała swoje 100 tysięcy. Najbardziej fałszywa osób. Nie było osoby, której nie obgadała, proponuje unfollow dla tej pani, poszukiwała całą edycję. Nie nabijajcie jej kasy, koniec obserwacji dla Agnieszki, masowe usuwanie followów zmniejszy jej z pewnością możliwe ewentualne zarobki w przyszłości. Tak fałszywe osoby nie zasługują na przestrzeń w social mediach, piszą internauci. Powodem może być to, że Agnieszka w finałowym odcinku rzuciła złotą kulą. Publiczność twierdzi, że w jej zamiarach nie wszystko się klei. Finał hotelu Paradise 8 nie zachwycił widowni, ciężko też zaprzeczyć, że ostatnia edycja programu raczej nie zawojowała serc telewidzów. Pod oficjalnymi postami hotelu Paradise doszukać się można niejednego kąśliwego komentarza. Czyżby jego popularność stopniowo malała?